Domyślają się Państwo, że powodem, dla którego tutaj Państwa niepokoimy, są wydarzenia z piątku, kiedy z Konfederacji usunięto naszego prezesa Artura Dziambora. Nie jest to pierwszy wrogi ruch wobec nas. Wcześniej z funkcji przewodniczącego koła usunięto Jakuba Kuleszę. Jeszcze wcześniej pozbawiono nas gwarancji miejsc na listach, a ostatnio naszych pracowników z zatrudnienia w Konfederacji. W związku z tym to nie jest tak, że obrażamy się o jakąś tam pierwszą rzecz z brzegu, tylko niestety jesteśmy przez kolegów od dłuższego czasu niedwuznacznie informowani, że już nie chcą nas w Konfederacji. Usunięcie Artura Dziambora stanowi tutaj punkt na pewno przełomowy w historii naszej organizacji. Powody, jakie wskazano dla usunięcia Artura, były podane główne takie trzy. Ja się ustosunkuję do pierwszego z nich, to było określenie praw wyborów na pełnym Putinie. Wydaje mi się, że trudno się nie zgodzić z tą oceną. Chciałem Państwa poinformować, że wolnościowcy przygotowywali raport na temat tych nieprawidłowości przy tych praw wyborach. Miał on być zaprezentowany w tym tygodniu na Radzie Liderów w formie takiego ultimatum, żeby odstąpić od uznawania tych wyników. Natomiast koledzy najwyraźniej dowiedzieli się o tym i przypuszczam, że takie prędkie usunięcie w trybie jakiegoś tutaj Trybunału Rewolucyjnego Artura Dziambora już w piątek w 24 godziny jest efektem tego, że chciano jakby umniejszyć rangę tego naszego raportu, tak, żebyśmy już nie mogli tego ultimatum postawić. Ten raport tak czy inaczej zaprezentujemy Państwu tutaj w środę w pełnej wersji. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że on zawiera argumenty całkowicie miażdżące. Podam chociażby jeden, który sam tylko ten argument powinien unieważnić każde wybory, które odbywają się w tym trybie. Wbrew regulaminowi niestety koledzy nie potrafili dopilnować tego, żeby nie można było głosować wielokrotnie w tych prawyborach. Takie ostrzeżenia pojawiły się wcześniej już w mediach. Natomiast moje biuro postanowiło to sprawdzić i rzeczywiście moja asystentka zagłosowała cztery, nie dwa, tylko cztery razy w prawyborach Nowej Nadziei, w Bielsku i w Katowicach, bez przeszkód. Co więcej, trzy ostatnie razy zagłosowała na jeden przelew. Znaczy raz zapłaciła, trzy razy zagłosowała. Nikt nie był w stanie tego zauważyć. Skoro moja asystentka, znana z imienia i nazwiska, była w stanie się w ten sposób prześliznąć przez wewnętrzną biurokrację, no to tym bardziej oni sami mogli głosować wielokrotnie. Ona również stojąc w kolejce w Bielsku słyszała, jak tam koledzy stojący w kolejce nam umawiali się już na kolejny dzień na Katowice. Także prawybory, w których można głosować wielokrotnie, nie są po prostu nic warte. Ten argument powinien nie unieważniać. Co więcej, mamy tu do czynienia z wyraźnym przekrętem, ponieważ korzyści finansowe na obsadzaniu miejsc przynależnych do partii Konfederacja osiągała partia Nowa Nadzieja, dawniej partia Korwin, obecnie Nowa Nadzieja. To jest około, jeśli wierzyć w liczby podawane, na też żadnego sprawozdania sensownego nie podano, ale jeśli wierzyć w liczby podawane przez Rolanda Czerniawskiego, no to jest około 300 tysięcy złotych zarobku partii Korwin na tych prawyborach kosztem Konfederacji, bo partia Korwin de facto sprzedawała miejsca na listach Konfederacji. Jest to nieuzasadnione przysporzenie ze strony Konfederacji na rzecz z zasadami finansowania partii politycznych. Co więcej, partia Korwin mówiła tam o darowiźnie, ale jest to ewidentna próba omijania przepisów, unikania opodatkowania, ponieważ z darowizną mamy do czynienia wtedy, kiedy darczyńca przekazuje w formie takiego nieekwiwalentnego. Natomiast tutaj ewidentnie mamy do czynienia z kupnem sprzedażą, znaczy ten prawyborca chcący głosować kupuje sobie prawo głosu. Uzyskuje w drugą stronę jakieś świadczenie ze strony organizatora, tam jeszcze jakieś udziały w imprezach czasami były do tego dołączane. Natomiast ewidentnie nie jest to świadczenie z ukrytą sprzedażą, a nie z darowizną. W związku z tym tak, te prawybory, jeśli porównać je z prawyborami w Donbasie, z referendum w Donbasie, jak to uczynił Artur Dziambor, to niestety wypada to na niekorzyść prawyborów organizowanych przez Nową Nadzieję. Prawybory, referendum w Donbasie jednak nikt nie donosił, że można głosować kilka razy w tych prawach Nowej Nadziei, niestety tak. W związku z tym ja w pełni zgadzam się z postulatem, z tym określeniem, jakie tutaj
prezes Dziambor wystosował wobec tych prawyborów, że są to prawybory na pełnym Putinie. Jeśli on został usunięty z tego powodu z partii, to ja również powinienem. Kolejny powód omówi Jakub Kulesza. Dziękuję. Szanowni Państwo, we wniosku o usunięcie Artura Dziambora jednym z zarzutów było to, że zbyt pochlebnie wypowiada się o politykach totalnej opozycji, mówiąc, że są tam posłowie wolnorynkowi. Powyborcze. Faktem jest, że o nich mówi się po wyborach, ale ustala się je bardzo często przed wyborami. Nie jest tajemnicą. My, wolnościowcy, ja, Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz, byliśmy całkowicie przeciwni takiej formie współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. I nie jest przypadkiem, że Artura Dziambora napisał Bartłomiej Pejo, który prywatnie jest zięciem Janusza Korwin-Mikkego, ale politycznie jest radnym PiSu. Jest radnym powiatowym ze Świdnika i to nie byle jakim. Nie radnym jednej kadencji, radnym już drugiej kadencji. W 2018 roku głosami innych radnych PiSu został wybrany wicestarostą. Wicestarostą. I taka osoba, będąca drugą kadencję radnym PiSu, która też jest prawą ręką Sławomira Mencenego, drugim wiceprezesem, właśnie pisze do nas wniosek o usunięcie Artura Dziambora. Czyli radny pisowski pisze wniosek o usunięcie jednego z najbardziej medialnych, rozpoznawalnych, pracowitych posłów z Konfederacji. I to, nie ukrywajmy, posła, który nie darzył zbytnią sympatią Prawa i Sprawiedliwości. Niestety proces dopinania koalicji powyborczej z Konfederacji elementem jest wypchnięcie wolnościowców z tejże właśnie Konfederacji. Jest to smutne, ale niestety nie taką Konfederację tworzyliśmy. Kolejnym powodzie i w zasadzie podsumowaniu tego wszystkiego opowie nasz prezes, poseł Artur Dziambor. Szanowni Państwo, jednym z punktów tego wniosku o usunięcie mnie było to, że moje wypowiedzi działają na szkodę Konfederacji. No nie zgadzam się z tym skrajnie, ponieważ Konfederację reprezentuję od wielu lat. Staram się to robić jak najlepiej we wszystkich możliwych mediach i nawet podczas pracy sejmowej, czy to przez interpelacje, czy to przez interwencje. Tych interwencji zresztą mieliśmy całe mnóstwo, wszyscy my trzej, ponieważ był bardzo trudny okres dla Konfederacji i dla posłów Konfederatów. Moje wypowiedzi zostały ocenione jako bardzo negatywnie wpływające na wizerunek Konfederacji, tymczasem wypowiedzi innych liderów nie są w ogóle dyskutowane. I tutaj przypomnę na przykład to, że kiedyś na samym początku, 24 lutego, w dzień wybuchu wojny na Ukrainie, w dzień napaści Rosji na Ukrainę, Grzegorz Braun w swoim Twitterze apelował, żeby nie otwierać granic wszerz dla nachodźców. Pozostawiam Państwu to do dyskusji, czy to było dobre sformułowanie, czy nie. Natomiast ja interweniowałem, gdy tutaj była uchwała grzecznościowa przyjęta przez cały Sejm, mówiąca o tym, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uznaje Rosję za państwo terrorystyczne, Grzegorz Braun mógł, żeby powstrzymać tę uchwałę. Ja z kolei złożyłem wniosek o to, żeby Grzegorza Brauna za tego typu akcje, które można odczytać jedynie jako obronę dobrego imienia Rosji, żeby za tego typu akcje poniósł pewne kołowe, przynajmniej w kole właśnie. Zostało to przez koło. To ja jestem ten, który źle robi, że tego typu rzeczy zgłasza, że tego typu rzeczy zauważa. Janusz Korwin-Mikke na swoich profilach, głównie na Twitterze, uprawia również taką samą działalność. Niedawno napisał na przykład, że Rosja ma moralną rację w tym sporze z Ukrainą. I przeszło całkowicie mimo uszu. Jego ostatnie wpisy polecam serdecznie Państwu, żebyście się zapoznali. Naprawdę warto tę lekturę zaliczyć. Również nie kończą się tym, że pan Bartłomiej Pejo pisze wniosek do sądu partyjnego o to, żeby usunąć Janusza Korwin-Mikke. Usunąć Janusza Korwin-Mikkego z partii, ponieważ jego wpisy ewidentnie robią wszystko, co tylko się da, żeby Konfederacja miała jak najgorzej. Szanowni Państwo, nie wiem, jak można w ten sposób postrzegać rzeczywistość, ale ja ten wniosek widziałem, ten wniosek skomentowałem.
Na koniec, podczas obrad sądu partyjnego, dostałem pytanie, czy jestem w stanie wycofać się z tego, czy czuję jakąś skruchę i chcę przeprosić. Powiedziałem, że absolutnie nie, podpisuję się dwoma rękoma, ale chciałbym, żeby wszyscy byli tak uczciwie traktowani. No więc niestety problem polega na tym, że różne wyskoki Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego, które w tym momencie właściwie tworzą, kreują przekaz Konfederacji, przechodziły całkowicie bez żadnego echa, zarówno na spotkaniach koła, Rady Liderów. Tak naprawdę nie ma problemu. Problem był z nami, ponieważ mieliśmy faktycznie jakieś uwagi co do tego, co dzieje się w środku, za każdym razem reaktywne, ponieważ odpowiadaliśmy naszym partnerom na różne przytyki do nas w mediach. Teraz przekazuję jeszcze raz głos Dobromirowi Sośnierzowi, który podsumuje całość. No więc tak, proszę Państwa, wobec tych faktów, które widzimy, wolnościowcy opuszczają z dniem dzisiejszym Konfederację. Wolnościowcy zakładają swoje własne koło i tym samym jest to koniec Konfederacji. Jest to koniec tej Konfederacji, jaką znamy, koniec tej Konfederacji, na jaką się umawialiśmy, pluralistycznej, która miała aspiracje do tego, żeby być taką merytoryczną opozycją. Tymczasem najbardziej merytorycznych posłów obecnie wyrzuca, zostawia za to spadochroniarzy, gawędziarzy i showmenów. Taka Konfederacja nie zasługuje już na miano Konfederacji, ponieważ ulega wyraźnej federalizacji właśnie. Dostała się pod tutaj but w tej chwili dumwiratu Mentzen-Winnicki i taka Konfederacja to nie jest ta Konfederacja, na którą Państwo głosowaliście. To my będziemy kontrolowali merytoryczne dzieło Konfederacji. Zapraszamy do współpracy z nami i ogłaszamy tym samym odejście z koła Konfederacja. Czy mają Państwo pytania? Co dalej, jeżeli chodzi o wybory? Zadziejcie się te wybory. Jak panowie przygotowujecie się do tych wyborów? Bo rozumiem, że przygotowanie trwają. W jakiej konfiguracji, czy sali, czy z koalicji? Dziś ogłosiliśmy Państwu odejście z Konfederacji, stworzenia koła parlamentarnego. W parlamencie mamy jeszcze co najmniej pół roku pracy. Będziemy prezentować nasze pomysły. Będziemy też próbowali dotrzeć do jak najszerszej grupy Polaków, wyborców i przekonywać, że nasza oferta jest ciekawsza. Serdecznie na wolnościowcy.pl. Tam jest nasza deklaracja ideowa. Możecie się Państwo z nią zapoznać. Zapraszam też do kontaktu ze wszystkimi posłami oraz z naszymi pełnomocnikami. Myślę, że mamy jeszcze czas, żeby wolnościowcy byli realną, mocną, liczącą się siłą na scenie politycznej. Szczególnie dziś, gdy trwają takie gigantyczne przetasowania na całej scenie. Więc zachęcam, ponieważ wolnościowcy będą tą najmłodszą siłą w parlamencie w tym momencie. No tak, ale pytanie jest życie życiem, tak? Oczywiście marzeniami, ale życie życiem. Sami nie jesteście w stanie dostać się do parlamentu. Panie redaktorze, skąd pan wie? Spokojnie. No, możemy się założyć. Znaczy, nas jest trzech tutaj w parlamencie rzeczywiście, ale no, w poprzednim rozdaniu Konfederatów było zero i Konfederacja zdobyła 6,5%. Więc spokojnie myślę, że będziecie sami przygotować myślę, się do tego, że bez żadnych koalicji, bez jesteśmy przygotować się do wyborów przede wszystkim, ale też zapraszamy do współpracy wszystkie środowiska wolnorynkowe, przede wszystkim te, które są dzisiaj poza parlamentem. Sami byliśmy poza parlamentem przez 20 lat. Staliśmy pod płotem i krzyczeliśmy wpuśćcie nas. No więc teraz chcemy skorzystać, zaprosić przyjaciół, z którymi kiedyś współpracowaliśmy na przykład. To również niech będzie sprawdzian dla tych wszystkich wolnościowców, którzy tam zza płotu krytykują do tej pory nas za to, że byliśmy w Konfederacji i że oni chcieliby pracować nad jakąś partią, która będzie taką wolnościową, ale bez tych wszystkich tam, nazwijmy to, już nie chciałem tego słowa używać, ale w każdym razie takich balastów Konfederacji, to teraz sprawdźcie się, to teraz właśnie macie okazję, wolnościowcy są poza Konfederacją, możecie teraz z nami budować te siły do wyborów, jest jeszcze trochę czasu. Trzeba zakasać rękawy i działać. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze jedno pytanie. Rozumiem, że wykluczacie panowie jakkolwiek rozmowy z Konfederacją na temat przyszłych startów w przyszłych najbliższych wyborach, jako już formacja okrzepła, silna, taka, która będzie mogła po prostu przystąpić jako czwarte koło do tego rozmowy. Nie bardzo jest o czym rozmawiać. Ja nie zdradzę wyborców i jak jakiś spadochroniarz nie wylecę gdzieś do
Gdańska, Gdyni czy do Rzeszowa, tak jak niektórzy potrafią. Mam swój okręg lubelski i tam z pierwszego miejsca z list Konfederacji będzie startował właśnie radny PiSu Bartłomiej Pejo. Tam miejsca dla wolnościowców po prostu już nie ma. Obsadzone są radnymi PiSu, zięciami Korwina, taki nepotyzm, PiS-nepotyzm, no niestety tutaj już dla wolnościowców, dla osób, które są pracują w parlamencie dłuższy czas, także na rzecz Konfederacji pracowały, miejsca nie ma, więc chyba za bardzo nie ma tutaj pola do rozmów. O czym, jeśli koledzy sformułują jakąś poważną propozycję, to być może jeszcze usiądziemy kiedyś z nimi do stołu rokowań, natomiast rzeczywiście nic na to w tej chwili nie wskazuje i nie nastawiamy się na to. My już swoje zrobiliśmy w tej sprawie. Z sondaży wynika, że poparcie dla Konfederacji w tym momencie, kiedy państwo w niej, panowie w niej jeszcze byliście, wahało się od 4 do 12%. Czyli realnie patrząc, ten elektorat jest w stanie wykreować jedną formację, która wejdzie do przyszłego Sejmu. Jedną, a nie dwie. W tej sytuacji w jaki sposób, niezależnie od tego, czy znajdziecie panowie koalicjantów, partnerów, czy nie, w jaki sposób będziecie przekonywać, że jesteście sprawniejsi, lepsi czy uczciwsi od Konfederacji tej, która zostaje. Ale jest też szklany sufit, który budują, no właśnie te wypowiedzi, obawiam się, że nie Artura Dziambora właśnie, tylko niektórych innych liderów. Ja nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na to, że no głosowałby na Konfederację, gdyby nie kontrowersyjne poglądy Artura Dziambora. Znam określenia takie płynące w kierunku innych liderów, więc wydaje mi się, że Konfederacja z tymi liderami i tymi wypowiedziami ma pewien szklany sufit, którego my może nie będziemy mieli i będziemy w stanie sięgnąć po wyborców, po których Konfederacja nie jest w stanie sięgnąć, poza tymi 4, 6 czy 7%, które Konfederacja miała w ostatnich sondażach. Poza tym, panie redaktorze, ja bym się jednak nie przyzwyczajał do obecnych sondaży. Idzie tak naprawdę bardzo duże tsunami na Polskę i to tsunami pod wszystkimi względami, przede wszystkim gospodarcze, które już się odczuwa. My jesteśmy partią to wolnorynkowa nie istnieje w Polsce, poza wolnościowcami właśnie w polskim parlamencie, mam na myśli przynajmniej. Więc no myślę, że ta oferta będzie bardzo atrakcyjna. Mamy czas, mamy świeże ugrupowanie, które możemy w tym momencie wypromować. Mamy znanych liderów, którzy już się zasłużyli, myślę, zarówno w pracy parlamentem. Także tak naprawdę pozostaje tylko pracować. Czy mają państwo jeszcze pytania? Oliver Pocha, Media Narodowe. Bardzo często wasi koalicjanci, byli już koalicjanci, zarzucali stację, którą reprezentuje, że bierze pieniądze od Prawa i Sprawiedliwości. A jak to właśnie wygląda w przypadku chociażby Ruchu Narodowego, czy partii Nowa Nadzieja, z ich koniecznością? Czy możemy mówić, że wasi dawni koalicjanci również biorą pieniądze od Prawa i Sprawiedliwości? Czy prawdą jest, że toczą się rozmowy pomiędzy Ruchem Narodowym a Prawem i Sprawiedliwością o możliwej koalicji na wchodzących wyborach? Dziękuję. Jakub? No, to i owo wiemy na ten temat. Nie wiem, czy wszystko i czy nasza wiedza jest pełna. Oczywiście takie pogłoski o tych rozmowach Ruchu Narodowego z PiS-em co jakiś czas krążą. Tak? No, do tej pory je lekceważyliśmy, ale ostatnie działania no, wskazują na jakiś no, niezrozumiały, destrukcyjny ruch tutaj, niezrozumiały destrukcyjny Konfederacji, które no, trudno wytłumaczyć inaczej jak dążeniem do usunięcia tych, którzy jakby ewidentnie nie zgadzają się na taką koalicję. Być może są jakieś inne powody tego, być może tutaj te podejrzenia są niesłuszne, no ale to już państwo sami ocencie. No, nie wiemy na ten temat nic oficjalnego, nic co mogliśmy tutaj z odpowiedzialnością całą potwierdzić. O jakichś przepływach finansowych tam na bodajże Młodzieżę Polską, tak, ze strony tego, ale to ja też znam temat tylko pobieżnie, więc też nie chciałbym... To jakieś 3 miliony. To jakieś tylko 3 miliony, także to można było nie zauważyć. Czy są jeszcze pytania do nas? Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.